Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Tę piękną listopadową noc będę miała szansę opowiedzieć Państwu trochę na temat kopiowania nieliteralnego. I nie ukrywam, że temat wybrałam bardzo egoistycznie, bo to jest temat, który bardzo lubię i jest bliski mojemu sercu. Nie z uwagi na to, że naruszam czyjeś prawa, ale po prostu zawodowo się tym zajmuję. Niezależnie od tego, że jest to temat bliski mojemu sercu, jest to temat, myślę, bardzo silnie związany z dzisiejszą konferencją i bardzo dobrze wpisuje się w jej ramy. Ponieważ kopiowanie nieliteralne i granice swobody twórczej pozwalają nam przybliżyć temat innych celów prawa autorskiego niż cel, jakim jest ochrona interesów ekonomicznych autora. Pozwalają nam przypomnieć sobie, że prawo autorskie zmierza również do promowania twórczości. I o tym mam nadzieję dzisiaj Państwu powiedzieć. O co tak naprawdę chodzi w kopiowaniu nieliteralnym i z czym jest ono związane? No przede wszystkim, odwracając troszkę kolejność, kopiowanie jeden do jednego jest dosyć proste pod tym względem, że łatwo nam powiedzieć, co zostało skopiowane i kiedy zostało skopiowane. Niezależnie od tego, czy uznamy, że doszło do naruszenia, czy do tego naruszenia nie doszło, to jest jakby drugorzędne, łatwo jest nam to ocenić. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy dwa zupełnie różne utwory, ale jeden w pewnym sensie wynika z drugiego, tę granicę bardzo trudno jest nam znaleźć. I jest kilka instytucji prawnych, które pozwalają nam na rozróżnienie i pozwalają nam na ocenę, czy doszło do naruszenia, czy do tego naruszenia nie doszło. Jedną z nich jest podstawowa, wydaje się, zasada prawa autorskiego, iż prawo autorskie nie chroni pomysłów, ale chroni ich wyrażenie. O tym już dzisiaj była mowa częściowo. Wydaje się, że nie ma w tym niczego zaskakującego i sprawa jest oczywista, ale jak przejrzymy orzecznictwo, szczególnie orzecznictwo amerykańskie, które jest bardzo bogate i sądy bardzo często wypowiadały się pod tym kątem, zobaczymy, że wcale tak nie jest. Akurat w sprawie Baker przeciwko Selden, o której uczą się wszyscy studenci prawa autorskiego w Stanach Zjednoczonych, sąd wypowiedział się dosyć jasno na ten temat. Sprawa dotyczyła skopiowania, czy rzekomego skopiowania praw, skopiowania książki, chociaż książki to chyba za dużo powiedziane, to była taka książeczka na temat mocno rozwiniętego systemu księgowania. I powód w tej sprawie zarzucił, iż ta właśnie jego pozycja, którą napisał i przygotował, została skopiowana przez pozwanego Seldena. Sąd bardzo jasno powiedział, że nie można zabronić nikomu pisania książek na ten sam temat, to po pierwsze. Po drugie, w momencie, kiedy jest jeden sposób wyrażenia, bądź bardzo niewiele sposobów wyrażenia tego samego pomysłu, nie możemy również innym zabronić korzystania z tego właśnie sposobu wyrażenia, ponieważ to prowadziłoby do swoistego monopolu i całkowicie hamowałoby rozwój twórczości. Sprawy, jeżeli chodzi o właśnie tą zasadę niechronienia idei, rozwijały się bardzo intensywnie i tak jak powiedziałam, mnóstwo orzeczeń zostało wydanych. Jeden z takich moich ulubionych wyroków, czy z ulubionych spraw, to jest sprawa Nichols przeciwko Universal Pictures. Ona dotyczyła praw do takiej sztuki, takiego utworu, który właściwie trochę analogicznie do Roma i Julii dotyczył takich perypetii pary, która pochodziła z różnych środowisk i różnych kulturowych obszarów. I sąd w tej sprawie wypowiedział się bardzo radykalnie, powiedziałabym, jeżeli chodzi o kopiowanie nieliteralne. To znaczy stwierdził, że rzeczywiście nie możemy ograniczać kopiowania tylko i wyłącznie do takiego kopiowania jeden do jednego. To znaczy również może dochodzić do kopiowania cudzych utworów w inny sposób, ale jednak są pewne wątki, są pewne postaci, są pewne elementy takich utworów, które zawsze zostaną w domenie publicznej, ponieważ są zbyt ogólne na to, żeby pozwolić komuś je zmonopolizować. I to orzecznictwo rzeczywiście jest widoczne, tak jak powiedziałam, postaci i pewne wątki nie były chronione przez sądy. Ale pojawia się pytanie o tą granicę, o której powiedziałam na początku. Bo proszę Państwa, w tej sprawie pozwanemu wydawało się, że zaczerpnął tylko i wyłącznie pomysł. Pomysł, który przedstawiał taki punkt widzenia mieszkańca Nowego Jorku. Ale no, sąd jednak się z pozwanym nie zgodził i uznał, że oprócz tego, że został zaczerpnięty pomysł, to pozwany również zaczerpnął wiele innych elementów i sąd uznał, że w tej konkretnej sprawie doszło do naruszenia praw autorskich. Tutaj mam kolejną sprawę, która jest akurat sprawą brytyjską
Ja mam takie pytanie, ponieważ było bardzo dużo różnych poglądów i sprawa jest bardzo kontrowersyjna. Ten obrazek po prawej stronie jest obrazkiem, który powstał później. I pytanie, ilu z Państwa uważa, że prawa zostały naruszone do tego pierwszego zdjęcia? No właśnie, proszę Państwa, widzę, że nikt, a niestety sąd był przeciwnego zdania. Proszę sobie wyobrazić, że sąd uznał, że prawa autora tego pierwszego zdjęcia zostały naruszone. Nie chodzi tutaj tyle o przedstawienie czerwonego autobusu na tle szarego Londynu, ale dokładnie o ujęcie i o wiele elementów, które się powielały. No, o tym, co jest fair, a co jest nie fair, to chyba najlepiej wiedzą Amerykanie po raz kolejny i ich instytucja, tak zwany fair use, który chyba roboczo można nazwać dozwolonym użytkiem. Jest to taki przepis worek, artykuł 107 prawa autorskiego Stanów Zjednoczonych, który nie stawia jasno granic, natomiast daje pewne wskazówki sądom, jak powinniśmy oceniać pewne sprawy, ażeby dojść do wniosku, czy doszło do naruszenia prawa, czy nie. I ja wiem, że ta instytucja ma bardzo wielu zwolenników, natomiast ja znam również jej przeciwników i też widzę blaski i cienie tego przepisu i tej instytucji prawnej. Chociażby w sprawie dotyczącej utworu Przeminął z wiatrem, filmu, który chyba wszyscy znają i książki, w momencie, kiedy powstała pewna jej parodia, pewna parodia, która zaczerpnęła bardzo wiele, zaczerpnęła zarówno charaktery, jak i pewne wątki, jak i niektóre dialogi, sąd uznał, że jak najbardziej jest to w porządku i jest to usprawiedliwione, ponieważ autor następczy chciał w pewien sposób zakpić z tego, co zostało tak pięknie przedstawione przez Margaret Mitchell. Natomiast już w utworze pod tytułem Buszujący w zbożu, mimo że sytuacja była bardzo analogiczna, sądy uznały, że jednak do naruszenia doszło, ponieważ zbyt wiele szczegółów zostało wziętych z utworu pierwotnego. Pewnie znana wszystkim Państwu sprawa Leksykonu i Harry'ego Pottera. Wielu prawników się wypowiadało, co jest ciekawe, w tej sprawie, zanim w ogóle Leksykon został wydany. I mimo, że jest zupełnie daleki od dzieła pierwotnego i mimo, że jest tak naprawdę pewną wykładnią pojęć, które znalazło się w Harry Potterze, no to jednak sąd również uznał, że do tego naruszenia doszło. Natomiast w przypadku, kiedy lalki Barbie zostały użyte w różnych scenach, w mikserach, garnkach i tym podobnych, sąd nie miał żadnych wątpliwości, że zachodzi fair use, ponieważ w tym przypadku autor chciał pokazać, zakpić sobie z tego obrazu, jaki lalki Barbie przedstawiają. I widzimy, że jakby ten fair use jest nierozłącznie związany z parodiami. I wydaje nam się, że parodie, które tak naprawdę w wielu, wielu krajach są uważane za pewne odstępstwo i jest na nie zgoda, nie zawsze jednak udaje się obronić tym autorom następczym, nie zawsze udaje się obronić swoje racje. I mimo, że co do zasady, tak jak powiedziałam, chociażby w tej sprawie dotyczącej słynnej piosenki Pretty Woman, czy w tej sprawie również pewnie Państwu bardzo znanej, zostało bardzo dużo zaczerpnięte. Tak jak w przypadku sprawy Leibowitz, no niemalże, no właściwie jedynie twarz została zmieniona. Znaczy tak w rzeczywistości to drugie zdjęcie jest zupełnie innym zdjęciem, natomiast efekt jest niemalże ten sam. Ale proszę mi powiedzieć w takim razie, dlaczego tutaj, w tej sprawie przeciwko Kunzowi, Kunz przegrał. Ja uważam, że to zdjęcie jest dużo bardziej odmienne od tego poprzedniego i również ma na celu wyszydzenie z pewnych zachowań ludzkich. Jednak w tym przypadku sąd uznał, że jest to nie tyle parodia dzieła, co to jest to satyra na temat społeczeństwa. Tutaj mamy również bardzo podobną sytuację i dokładnie to samo rozstrzygnięcie. Natomiast w tym przypadku, tego samego autora zresztą, sąd jednak przychylił się do jego racji i stwierdził, że naruszenia nie ma. Tak, kolejna sprawa, na pewno też Państwu znane bardzo zdjęcie, które obiegło cały świat. Nie powiem, jakie było rozstrzygnięcie, bo sprawa została załatwiona polubownie. Ale tak naprawdę to ciekawe byłoby, co sąd powiedziałby na ten temat. I chyba jedna z ostatnich, również bardzo znanych, Cariou przeciwko Prince. Nie wnikając w szczegóły i nie oceniając, czy zdjęcie jest podobne, czy jest wystarczająco zmienione, czy jest to parodia, czy jest to cokolwiek innego, warte zauważenia jest to, że na 25 zdjęć 20 zostało uznane jako dozwolony użytek, czyli ten fair use, a 5 wróciło do ponownego rozpoznania. Dlaczego? Nie mam pojęcia. I ja zdaję sobie sprawę, że te sprawy potraktowałam bardzo, bardzo powierzchownie i może czasami nawet lekko omijając szczegóły, które były istotne.
Jakby Państwo przeczytali tę sprawę, to sądy wypowiadają się bardzo szczegółowo i uzasadniają, dlaczego dokonały takich, a nie innych ustaleń. Natomiast chyba nie to jest rolą autorów, nie to jest rolą twórców. Nie oni powinni, tak jak już padło dzisiaj na sali, zastanawiać się nad tym, czy naruszają czyjeś prawa, czy nie, tylko powinni tworzyć. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko na chwilę obecną dozwolony użytek w zakresie korzystania z cudzych dzieł, oczywiście dozwolony w tym rozumieniu amerykańskim, tego fair use, no jest dalej wróżeniem z fusów przysłowiowym i niestety chyba na chwilę obecną tak pozostanie. Dziękuję bardzo.